To jest Teres News, Tomek Ćwiek, witajcie, zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Broń śrutową, paralizator, kastet, noże kuchenne czy noże motylkowe. Długa jest lista niebezpiecznych przedmiotów, które goście finału regat chcieli wnieść na teren imprezy. Mimo tego zachodniopomorska policja poinformowała, że na wałach Chrobrego i okolicach było bezpiecznie. Czuwało nad tym 1500 funkcjonariuszy policji, kolejne kilkaset straży miejskiej i granicznej. Przeszukali łącznie ponad 30 tysięcy gości finału regat. Służby swoją pracę na wałach już zakończyły, teraz pora na wielkie sprzątanie. Codziennie butelki, niedopałki czy resztki jedzenia porządkuje 150 osób. Pracy jest dużo i musi być wykonana szybko, bo jeszcze w środę rozpocznie się rozstawianie nowych kontenerów na śmieci oraz straganów na festiwal Pyromagic, który startuje już w piątek. Piotr Lisek bije rekord życiowy na otwartym stadionie i sięga po srebrny medal Mistrzostw Świata. Taki był scenariusz wtorkowego konkursu w Londynie. Tyczkarz Osotu Szczecin pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 89 cm. Lepszy był tylko Amerykanin Sam Kendricks, który uzyskał wynik o 6 cm lepszy. A dla Piotra Liska to kolejny sukces w tym roku. W marcu w Belgradzie zdobył złoty medal halowych Mistrzostw Europy. Gratulujemy! To koło ratunkowe dla tych, którym nie poszło na maturze z matematyki. Na darmowe korepetycje zaprasza Szczecińska Akademia Morska od poniedziałku do piątku od 10 do 13. Zajęcia mają formę wykładów oraz ćwiczeń i są skierowane przede wszystkim do tych, których czeka maturalny egzamin poprawkowy. Chociaż jeśli ktoś w wakacje ma ochotę posłuchać o całkach czy rachunku prawdopodobieństwa, to też jest mile widziane. Widok na zaćmienie księżyca w Szczecinie był jednym z najpiękniejszych, tak pisze portal francuskiej gazety West France. Opublikował 10 zdjęć pokazujących poniedziałkowe zjawisko z różnych miejsc na świecie. Oprócz fotografii z Islamabadu, spod Aten, Monachium czy Malagi jest też ze Szczecina, wykonana podczas finału regat. Robi wrażenie, chociaż naszym skromnym zdaniem lepsze jest to wykonane przez naszego redakcyjnego kolegę Łukasza Szałemeja. Sami porównajcie i dajcie znać w komentarzach, które lepsze. A jeśli macie swoje zdjęcia, czekamy na nie. Czwartek w pogodzie przyniesie raz słońce, raz deszcz, ale przy temperaturze od 21 do 26 stopni będzie chwilą wytchnienia. Mocniej popada dopiero nocą. To wszystko teraz. Kolejny RS News już jutro po 18:00. Spotka się z Wami Paweł Domański i przez najbliższych kilkanaście dni będzie do Waszej dyspozycji, bowiem my widzimy się dopiero pod koniec sierpnia. No, chyba że też będziecie nad morzem. Do zobaczenia. Cześć.